Czy masz świadomość? Dzień dobry Państwu. Witam Państwa, Rafał Górski w kolejnym podcaście z cyklu Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Dzień dobry pani Justyno. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pani Justyno, pytanie takie trochę, cofniemy się historycznie. Państwa inicjatywa zbierała 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Proszę powiedzieć, czego on dotyczył i jaki był najbardziej dramatyczny moment zbiórki tych podpisów? Nasz projekt Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP, taka długa była nazwa tego komitetu, dotyczył kwestii bezpieczeństwa szczepień, kwestii dobrowolności szczepień, kwestii uczynienia systemu bardziej bezpiecznym, czyli wprowadzenie dobrowolnych, refundowanych szczepień, wprowadzenie bardziej bezpiecznego wywiadu lekarskiego, kwalifikacji do szczepienia, również kwestii odpowiedzialności za niepożądane działania szczepionek, czyli bezpieczniejszy system monitorowania i rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych z możliwością zgłaszania tych objawów przez pacjentów i również możliwość konsultacji publicznych zmian kalendarza szczepień. Tak w skrócie takich kwestii dotyczyły te, które chcieliśmy tym projektem wprowadzić. I jaki był najbardziej dramatyczny moment związany z tą akcją, to myślę, że to chwila, która jednocześnie też była jedną z najlepszych, ponieważ nasz projekt, kiedy trafił do Sejmu, nie został zamrożony, tak jak inne projekty gdzieś w jakiejś komisji, podkomisji, tylko trafił na posiedzenie Sejmu i w pierwszym czytaniu został przegłosowany przez większość sejmową. Poszedł dalej i myślę, że to była chwila takiego naszego triumfu, radości, że jest szansa, że on przejdzie dalej. I zaraz, no, duży cios, o którym dowiedzieliśmy się z mediów, taki, że prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja, wysłał zawiadomienia, czy raczej bezpośrednio te zawiadomienia dyscyplinarne na posłów lekarzy, za głosowanie na nasz obywatelski projekt, wysłał prezes bodajże Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, więc odebraliśmy to jako taką próbę cenzury, próbę zamykania ust za poglądy, próbę karania też lekarzy za poglądy, posłów lekarzy do tego, tak? Także to było dla nas trudne, ponieważ no, lekarze cieszą się w społeczeństwie autorytetem i wreszcie udało nam się uzyskać dowód zainteresowania naszymi postulatami od posłów lekarzy, a tutaj takie uderzenie. Myślę, że to jest to, co powoduje, że teraz naszym z głównych argumentów mówiących o potrzebie zmian ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej jest właśnie to, żeby gdy są takie próby cenzurowania posłów czy osób, które występują w imieniu obywateli pragnących zmiany prawa, żeby mieć narzędzia, żeby się bronić jako przedstawiciele, jako Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej przed właśnie takimi próbami cenzurowania chociażby posłów. Więc myślę, że... A pani zdaniem Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza jest potrzebna obywatelom dlaczego? W tej chwili Stowarzyszenie Stop NOP miało świadomość i cała społeczność skupiona wokół tego stowarzyszenia, że mamy nikłą szansę, żeby te zmiany, które proponujemy, zostały wprowadzone do prawa.
traktowaliśmy to bardziej jako taką kampanię społeczną, kampanię edukacyjną, możliwość dotarcia z naszymi argumentami, naszymi postulatami bezpośrednio do ludzi na ulicach, do opinii publicznej poprzez media i również do posłów. Także na pewno chcielibyśmy, żeby to nie była tylko forma kampanii społecznej, żeby to było realne narzędzie zmian, które mogą wykorzystywać obywatele. Niestety w chwili obecnej tak nie jest. No właśnie, bo to jest ciekawe, bo Państwa nazwa, pełna nazwa stowarzyszenia to jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Najczęściej przeciwnicy Państwa, którzy nazywają osoby związane z tym stowarzyszeniem, używają tylko tej skróconej nazwy Stowarzyszenie Stop NOP albo Stop NOP i mówią o członkach tego stowarzyszenia, o sympatykach, określają nazwą, terminem antyszczepionkowcy. Jak pani to skomentuje? Jak pani, co pani uważa na temat takiego skracania całej tej idei, która państwu przyświeca w waszych działaniach? Z etykietką antyszczepionkowców próbujemy walczyć, odkąd powstało stowarzyszenie, a to minie 10 lat. Jest to niezwykle trudne, ponieważ w ten sposób nazywają nas dziennikarze mainstreamowych mediów. Próbowaliśmy z tym walczyć również lokalnie i w lokalnych mediach jesteśmy nazywani zwolennikami dobrowolnych szczepień, zwolennikami większego bezpieczeństwa systemu szczepień, przeciwnikami obowiązku. I to jest bliskie, to jest najbliższe prawdy. Określenie antyszczepionkowcy oznacza osoby, które zwalczają szczepienia i chcą odebrać wybór osobom, które zamierzają się szczepić. Nie takie są nasze cele. Naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu oraz respektowanie prawa do wolnej i świadomej zgody, czyli również prawa do odmowy tej zgody na szczepienia. Często z powodu tego, że dany pacjent czy rodzina doświadczyła, szczególnie jeśli chodzi o dziecko, niepożądanych odczynów poszczepiennych. I dalej już ryzyka nie chcę podejmować. Niektóre dzieci po prostu są bardziej wrażliwe i reagują bardziej gwałtownie na podaną szczepionkę. I stąd rodzice nie chcą już tego ryzyka dalej podejmować. To nie są antyszczepionkowcy, to są zwykle osoby, które bardzo ufały temu systemowi. To są osoby, które dotychczas szczepiły. Trudno nazywać kogoś, kto szczepił, antyszczepionkowcem. Dlatego staramy się walczyć z tą etykietką. Niestety nie ma to takich skutków, jakich byśmy sobie życzyli, ponieważ nieustannie jest ta etykietka do nazwy naszego stowarzyszenia przyklejana. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A jak pani sądzi, z czego to wynika, że tyle państwo macie do czynienia, tak dużo macie do czynienia z tymi głosami wrogimi waszej działalności społecznej, waszym działaniom edukacyjnym? Po części może wynikać to po prostu z lobbingu dużych koncernów farmaceutycznych, które wykupują większość reklam w dużych mainstreamowych mediach. Jest też nierozwiązany problem konfliktu interesów, jeśli chodzi o ekspertów zajmujących się kwestią szczepień. Zresztą można powiedzieć, że jednym z sukcesów stowarzyszenia jest wpłynięcie na zmianę zarządzenia Rady Ministrów w kwestii właśnie składania oświadczeń o braku konfliktu interesów ekspertów doradzających ministrowi zdrowia w kwestii szczepień dzieci.
To zarządzenie zmieniło się w sierpniu 2019 roku. No niestety to jest za mało. Rozumiem, że zmieniło się dzięki Państwa działalności, tak? To był postulat naszej petycji o dosyć mocnym tytule Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej. No niestety teraz w dobie COVID-19 zostały powołane nowe grupy eksperckie i one też nie są zobowiązane do składania oświadczeń, także jeszcze dużo pracy przed nami. Natomiast myślę, że właśnie to jest główną przyczyną, że media po prostu utrzymują się z pieniędzy za reklamy środków farmaceutycznych. No i kolejna kwestia to jest temat, który jest nieustannie podgrzewany, kwestia szczepień, kwestia braku zgody na szczepienia, kwestia powikłań poszczepiennych. To jest temat, który dzieli społeczeństwo, który bywa używany przez te duże media, przez polityków właśnie do antagonizowania ludzi. To nie jest dobre, ponieważ trudno wtedy dojść do jakiegoś porozumienia, kompromisu, do znalezienia jakichś rozwiązań i zmiany obecnej złej sytuacji, a że jest zła, to jest oczywiste, chociażby w kwestii niewiarygodnego systemu monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, co jest niezwykle ważne w dobie teraz wprowadzenia do powszechnego stosowania szczepionki tak krótko przebadanej. Ona będzie oceniana na podstawie zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli one wszystkie nie trafią do systemu, to tak naprawdę urzędy nie będą miały danych, żeby podjąć właściwe decyzje dotyczące bezpieczeństwa nas wszystkich. Ja odnosząc się do Pani wypowiedzi, przypomnę tylko słuchaczom, że branża farmaceutyczna wydała na reklamę w Polsce w 2018 roku ponad 4 miliardy złotych, i to jest największy budżet, zaraz potem to w budżecie miliard, to branża, budżet miliard ma branża motoryzacyjna, i później telekomunikacyjna ma też ponad miliard. I też jak pani tak opowiada, to mi się przypomina to pytanie z filmu Patryka Wegi Botox. Jaka jest różnica między mafią a koncernem farmaceutycznym? I pada odpowiedź, że mafia ma mniejszy budżet, więc na pewno coś w tym jest, o czym pani opowiada. A teraz jeszcze chciałbym dopytać o aktualną sytuację związaną ze szczepieniami. Jak pani skomentuje, co jest właściwie w tej chwili największym wyzwaniem, jeśli chodzi o szczepienia związane z koronawirusem w Polsce? No przede wszystkim dla nas, jako dla stowarzyszenia, które zajmowało się dotychczas głównie kwestią szczepienia dzieci, jest to możliwość dotarcia z naszym przesłaniem, to jest możliwość dotarcia do kolejnych grup społecznych, przede wszystkim do osób dorosłych możliwość wpłynięcia na to, żeby te osoby zrozumiały, na czym polega problem. Teraz one stoją przed problemem, po pierwsze, wymuszania szczepień, bo mimo że rząd zapewnia, że szczepienia są dobrowolne, no co dnia odbieram dziesiątki telefonów od osób, którym stawia się ultimatum. Nie zaszczepisz się, możesz stracić pracę, nie zaszczepisz się, możesz mieć przeróżne problemy, no głównie właśnie w życiu zawodowym, zacznijmy tutaj od medyków, żołnierzy, którym dowódcy mówią, że jeżeli nie zaszczepią się, to będą przeniesieni do jednostki na drugim końcu Polski. Te próby są nielegalne tak naprawdę, niezgodne z prawem, ale są podejmowane. I teraz co będzie dalej? Będą osoby, które będą doświadczały niepożądanych odczynów poszczepiennych. Będą spotykały się z tym, że lekarz nie będzie chciał zgłosić tego NOPA tak zwanego,
twierdząc, że to nie miało związku, a przepisy mówią, że wystarczy związek czasowy, tak? Będą osoby, które doświadczą ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych i w tej chwili wiemy, że producent jest zwolniony z odpowiedzialności, lekarz jest zwolniony z odpowiedzialności, a państwo obiecuje dopiero stworzenie funduszu kompensacyjnego. Jeśli ktoś doświadczy na przykład ciężkich działań niepożądanych, neurologicznych, może się okazać, że będzie niepełnosprawny do końca życia. Czy dostanie jakąś rentę, czy zostanie totalnie bez niczego, zostawiony sam sobie, tak jak teraz zostają rodzice z dziećmi z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Dobrze, a co pani radzi obywatelom, którzy nie chcą polegać tylko i wyłącznie na tym, co mówi rząd, czy instytucje i agendy z nim związane, co mówi Ministerstwo Zdrowia, albo co mówią media, co mówi kampania społeczna o szczepieniach? Co pani radzi takim obywatelom? Przede wszystkim radzę im wejść na stronę stowarzyszenia StopNOP, gdzie staramy się publikować te właśnie niezależne informacje, które nie znajdą się w głównym nurcie. Przede wszystkim należy zacząć lekturę od tego, co podaje sam producent, bo to są niezwykle ważne informacje. Chociażby w ulotce szczepionki na COVID podawanej teraz na całym świecie znajdziemy informację, że badania kliniczne nad tą szczepionką nadal trwają, tak? Że lista wymieniona w ulotce może nie zawierać wszystkich możliwych działań ubocznych, więc zaczynajmy od przede wszystkim tego, co podaje producent. Ponadto coraz trudniej jest dotrzeć do stanowiska lekarzy i naukowców, którzy kwestionują właśnie ten główny nurt medyczno-rządowy, zresztą jak wspominałam ci eksperci, po kilku minutach poszukiwań w internecie znajdziemy dowody na właśnie powiązanie ich, na przyjmowanie finansowych zleceń od producentów szczepionek, więc oni nie są niezależni. Także szukajmy w niezależnych mediach, szukajmy literatury, wychodzą książki. W tej chwili pojawiło się już co najmniej 10 apeli właśnie lekarzy, naukowców, którzy kwestionują to, co robi rząd i nie są dopuszczani do tej debaty sejmowej, rządowej czy w głównych mediach. I już sama ta cenzura powinna dać mocno do myślenia każdej świadomej osobie, bo nauka to jest wieczna debata, to jest wieczne zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. Dobrze, i w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNOP. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!